Witajcie, klasy czwarte. Dzisiaj mam dla Was do zaproponowania film, jak widzicie, nagranie z moim udziałem, które ma Wam objaśnić temat kolejny, z którym przyjdzie Wam się zmierzyć. Jest to temat Józef Wybicki i hymn Polski. Józef Wybicki i hymn Polski to dzisiejszy temat. Temat jest prosty dosyć i dość przyjemny. Będzie traktował właśnie o naszej najsłynniejszej pieśni, jaką jest nasz hymn, i o autorze tekstu hymnu. Oprócz tego muszę Wam opowiedzieć także, jak do tego w ogóle doszło, że ten hymn został napisany, kiedy, jakie były powody. Otóż w 1795 roku, 1795, Polska zniknęła z map Europy i świata. Została kompletnie rozebrana na części przez trzech zaborców: Austrię, Prusy i Rosję. Polacy jednak nie pogodzili się z tym, że ich kraju nie ma. Dlatego też postanowili walczyć dalej. Dochodziły do naszego kraju wiadomości z Francji, z Włoch, że Francja zaatakowała Włochy. Francja rewolucyjna, Francja, w której odbyła się rewolucja francuska, o której na razie nie musicie nic więcej wiedzieć. I tam generał Napoleon Bonaparte potrzebuje wojsk, potrzebuje żołnierzy do walki. Wielu Polaków wyjechało tam właśnie do Włoch, próbując walczyć w szeregach napoleońskich przeciwko Włochom. Polacy, którzy tam wyjechali, stworzyli taki duży oddział, który nazywał się Legiony Polskie we Włoszech. Legiony Polskie we Włoszech. I te legiony walczyły u boku Francuzów. Osobą dowodzącą tymi legionami był polski generał Jan Henryk Dąbrowski. Dokładnie ten sam, który występuje w słowach naszego hymnu, dokładnie w refrenie: Marsz, Marsz Dąbrowski. Józef Wybicki, który był wraz z legionami właśnie tam we Włoszech, napisał słowa do pieśni dla naszych żołnierzy, która miała podnieść ich na duchu i sprawić, żeby walczyli z wielką ochotą, z odwagą, po to, by wrócić do Polski wolnej, tak? Polacy sądzili, że dzięki takiemu geniuszowi, jakim był Napoleon, geniuszowi dowódczemu, są w stanie naszą Polskę uratować, są w stanie przyjść z tymi legionami, z wojskami francuskimi także do Polski i tą Polskę odzyskać. Hymn nasz został napisany w 1797 roku, 1797. No i w tym też roku legiony polskie właśnie walczyły i działały wraz z Napoleonem we Włoszech.
Same słowa bardzo dużo mówią, które są w naszym hymnie, a zwłaszcza właśnie w refrenie. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Co to oznacza? No oznacza to, że maszerować będzie generał Dąbrowski z ziemi włoskiej, czyli stamtąd, gdzie walczą Polacy, do Polski, tak? Czyli przyjdzie z tymi naszymi wojskami i no, uratuje Polskę przed zaborcami, tak? Za twoim przewodem, czyli za twoim dowództwem, generale Dąbrowski, złączymy się z narodem, tak? Czyli Polacy złączą się, tak? Po prostu ze swoim narodem, walcząc wspólnie o dobrą sprawę. Natomiast ta pieśń, czyli Mazurek Dąbrowskiego, nie stała się od razu naszym hymnem. Bardzo dużo musiało upłynąć czasu, ażeby tym hymnem się stała. Dopiero w 1927 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, dopiero wtedy postanowiono, że właśnie ta pieśń będzie naszym hymnem. Jest do dzisiaj, jak wiemy. Dzisiaj śpiewamy ją na większych uroczystościach. Pamiętajmy, że pieśń tę, czyli hymn, śpiewamy zawsze na stojąco, zawsze w pozycji baczność, nigdy się na siedząco. Nie śpiewamy jej też jako zwykłej piosenki popowej, ponieważ jej ranga jest zbyt duża. Tak? Zawsze śpiewamy wtedy, kiedy jest jakaś uroczystość, na przykład uroczystość niepodległości Polski. Tak? Więc myślę, że na dziś tyle. To takim słowa wstępu. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i że skorzystacie z niego. Podam Wam także notatkę na Librusie, a jakieś fajne linki czy też obrazki podlinkuję Wam pod tym filmem na dole. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.